tak powoli rozpoczynam podróż ku przeznaczeniu. Być może każdy moment i każda podróż prowadzi nas ku przeznaczeniu, ale rzadko sobie to uświadamiamy. Okaże się bowiem, że do domu wrócę nie na późny wieczorny obiad, ale po 10 dniach pobytu w szpitalu. I gdybym wiedział, że na taką eskapadę się wybieram, powinienem był wziąć ze sobą wyprawkę do szpitala. Być może nawet powinienem był ciągnąć ze sobą przyczepkę z wszystkimi potrzebnymi rzeczami. Niemniej jeszcze o tym nic nie wiadomo. Celem wycieczki było miejsce, które upatrzyłem był sobie na mapach nad Martwą Odrą, żeby odbyć lot dronem nad wodą, bez obawy, że wiatr go zniesie na jakieś przeszkody terenowe typu drzewa położone w pobliżu i odbędzie się to w ładnej scenerii słonecznego dnia bądź miłego zachodu słońca. Parę dni przed wycieczką rower był w serwisie, gdzie po intensywnej pracy w letnim sezonie został doskonale wyregulowany i jazda na nim sprawiała przyjemność. Trasa, którą miałem zamiar przejechać, była już znana. Parę tygodni wcześniej byłem w tym samym miejscu, przez które teraz będę przejeżdżać tranzytowo i odbyłem lot drona. Tym razem mam zamiar pojechać dalej i zobaczyć, czy gdzieś nad wodą znajdę dobry płaski teren, utwardzony, aby dron mógł sobie poprawnie wystartować i wylądować. Na moście generała Nila Fildorfa nad Martwą Odrą. Za chwilę zjadę z tego mostu. Taki przesmyk stanowiący zjazd dla rowerów. I za chwilę znajdę się na wręcz rowerowej autostradzie, czyli na wałach przeciwpowodziowych.
Idziemy dalej wałem przeciwpowodziowym. Tym razem nie do Lasku Strachocińskiego. Lecz wzdłuż Odry. Jazda po kamienistej drodze nie stanowi przyjemności dla rowerzysty, więc trzymam się ścieżki wydeptanej obok tej drogi. I po kilku deszczowych dniach zaczynają być zauważalne grzęzawiska, których oczywiście nie było podczas mojej pierwszej jazdy tamtędy, na początku września. Już teraz mam hamulce roweru obrzucone błotem, jednak dalej da się jechać. Uwaga na ukształtowanie terenu. Po prawej stronie mamy coś w rodzaju pola oddzielonego od gruntowej drogi płytkim rowem. Po lewej stronie mamy grupę drzew i innej roślinności. Jeszcze dalej na lewo jest martwa rzeka Odra. Pojawiają się pierwsze problemy z przejezdnością. Żeby uniknąć przejeżdżania przez grząskie koleiny, jadę po wybrzuszeniu między koleinami. Dopóki jest to możliwe. Aż, kurwa. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Boronowski. Właśnie mam złamaną nogę na rowerze w takim obszarze od miejscowości Łany wzdłuż Odry. Gdzie są te łany, to trzeba jechać wałami. Widzi pan to? Tam jest, jak pan widzi to na Google, to jeszcze może być widoczny taki trup drzewa przy powiększeniu.
Nie, to nie tak daleko. Jeszcze trochę na lewo w kierunku rzeki. Jakby pan zaraz po zjeździe ze Schetynówki przesuwał się wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Tak, obwodnica Wrocławia na lewo, czyli na zachód od niej i wzdłuż rzeki. To łąka to jest chyba już trochę dalej. To jest to najprawdopodobniej między tą łąką a między łanami. Tutaj jest taka obecnie słabo przejezdna, błotniska droga polna, którą już kiedyś jeździłem i teraz się wywaliłem na jednym takim rzęsowisku. Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Niewątpliwie mam w pobliżu kostki luźną nogę, wszystko kraknęło jak spadłem z roweru. Bo w sumie zaraz. Zapewne tak, najpierw ulica Odrzańska i po zjeździe z obwodnicy Wrocławia zaraz w lewo, no i tam wzdłuż Odry w kierunku Wrocławia. I jak tam jest pierwsze rozwidlenie, w prawo jest na Las Kachociński, a w lewo jest tak bliżej Odry i tu jest właśnie ta podłużna polana taka. I jest wał drzew między Odrą a tą polaną. Tak, no satelicie to pan będzie widział te cechy terenu. No ta droga jest taka polna. Na pewno przed, tam do Pistornej nie dojechałem. Miałem zamiar dzisiaj tam gdzieś dalej zajechać, ale nic z tego nie wyszło. Niewątpliwie. Nawet było słychać. Mam tu składany rower też. Więc jego się poskłada, jak już przyjdzie co do czego. Policję też w takim razie proszę wezwać.